To jest jeden poziom czesko-brytyjskich relacji, a tych poziomów jest, proszę Państwa, bardzo dużo i żeby je wszystkie poznać, to naprawdę trzeba się podjąć poważnych studiów takich, myślę, na całe życie. Więc no, ja nie chcę być badaczem dziejów Czech albo Wielkiej Brytanii, tylko autorem popularnych książek, więc ja będę robił swoje, ale jak ktoś z Państwa ma ochotę, to zachęcam, bo to są fascynujące rzeczy. Ponieważ Czechy to jest ten kraj, który jest przez nas całkowicie zapomniany i taki nieznany, mimo że leży bardzo blisko. I to jest taki kraj, na który można modelowo prześledzić, jak działa współpraca z imperium i jak ona się kończy. Ja chciałbym teraz wybiec trochę do przodu, do czwartego tomu baśni, który mam nadzieję będzie w przyszłym roku, bo wcześniej muszę napisać coś innego. Jeszcze trzy inne książki, zanim do tego chronologicznego czwartego tomu dojdę. Jak się kończy współpraca jakiegoś kraju, który nie ma imperialnej doktryny z imperium? No ona się kończy tak, że ten kraj zostaje po prostu wpuszczony w jakieś maliny, albo jak to woli, w jakiś kanał, prawda? Pamiętamy początek wojny 30-letniej, defenestrację praską, no i pamiętamy, że w Pradze był wtedy Kepler. I on 3 dni po tej defenestracji wydał bardzo poważne dzieło naukowe, które było dedykowane królowi Anglii Jakubowi I. Biała Góra to jest to miejsce, gdzie się skończyła samodzielność Czechów jako narodu, jako stanów. Ta Biała Góra skończyła się tak, jak się skończyła, dlatego że Holendrzy, którzy tam byli wtedy opłaceni przez Londyn i przez banki amsterdamskie, po prostu odeszli w pewnym momencie, zostawiając ich na pastwę. Dlaczego tak się stało? No to jest rzecz do wyjaśnienia, ja się będę tym zajmował w przyszłym roku. Natomiast chciałbym podkreślić tutaj, bo kiedy ja opowiadam o tej kolonizacji, prawda, no to pojawia się pytanie, a może by było dobrze, gdybyśmy się dali skolonizować? Znaczy, no to może trzeba porozmawiać z Hindusami, jeżeli ktoś uważa, że byłoby dobrze, prawda? I oni wyjaśnią te kwestie dokładnie i wtedy się przekonamy, czy byłoby dobrze, czy nie. Czesi bardzo źle na tym wyszli. Natomiast XX wiek pokazuje nam, że oni z tej nauki nic nie zrozumieli. Po prostu nic nie zrozumieli. Gdyby dzisiaj dostali jakąś ofertę z Londynu, przyjęliby ją bez zgrubnięcia okiem, natomiast nigdy w życiu nie przyjmą żadnej oferty z Warszawy. Znaczy, pomijając fakt, że ona nie może wyjść, no bo są takie, a nie inne okoliczności, prawda? Natomiast załóżmy, że Polska prowadzi samodzielną politykę i skonstruowana jest jakaś oferta wobec Pragi. Ta oferta jest odrzucona jakby a priori w ogóle, ona nie jest brana pod uwagę. Choćby nie wiem co, nie wiem jaka by to musiała być oferta. Oddania Wrocławia chyba, to może, nie wcześniej. Natomiast jakiekolwiek... obawiam się, że nie. Obawiam się, ambicje po tamtej stronie są bardzo duże. Natomiast jakakolwiek oferta, nawet najbardziej nędzna, która wychodzi z Londynu, jest witana w Pradze z entuzjazmem. I to jakby, no to jest taki, to jest taka opowieść dłuższa, no, na kolejną książkę, bo ja sobie zaplanowałem, że w tym roku napiszę jeszcze 3 baśnie. Pewnie mi się nie uda, ale będę próbował. Baśnia w Niedźwiedź, historie amerykańskie, tajna historia Czech. Wymyśliłem taką książkę, która się nazywa Tajna historia Czech. Pan chce coś powiedzieć? Jest, a propos tego, co pan powiedział, jest taka, już pewnie przyskłamie, jest taka książka pseudosensacyjna, Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg. Kto to chyba Le Carré chyba to napisał. I tam jest doskonale właśnie też pokazane, jak, bo to jest z punktu widzenia brytyjskiego, jak ten wywiadowca brytyjski Prideaux, który tam wpada, jak on potem, że tak powiem, jak traktuje Czechów w tym swoim procesie, w tych swoich kontaktach, to wiadomo, z NKWD i tak dalej. To dla niego jest naturalne, że on wsypuje tych ludzi po kolei, jako tam jakąś jedną grupę, drugą grupę. Tam jest taka scena. Bardzo, bardzo to jest, że tak powiem, tak mi się właśnie skojarzyło. Przepraszam za przerwanie. Ale to jest właśnie bardzo ważne, dlatego że no właśnie stąd jest ten postulat, któryśmy sformułowali na samym początku, że trzeba się jak najdalej trzymać od imperiów, bo zacząłem teraz pisać ten kolejny tom, ten amerykański tom baśni. To ja oczywiście robię zawsze taki dość spory zamach i zaczynam z zupełnie innego miejsca niż to teoretycznie
powinno być rozpoczęte. No i teraz zabijam się lekturą takich autorów jak Prosper Mérimée, Walter Scott i James Fenimore Cooper. To jest coś przerażającego. Oni się wszyscy oczywiście w mojej głowie łączą bardzo ściśle, ta ich proza i dramaty, bo to jest początek tego XIX-wiecznego kłamstwa, z którego my wyciągamy konsekwencje zupełnie niepotrzebnie. To jest początek pisania historii na sposób imperialny. Do tej historii byśmy próbowali doskoczyć w jakiś sposób, dostosowując państwo będące, państwo pod zaborami, państwo podzielone, dostosowując te opowieści, te historie, te postaci z naszych dziejów do tego, co jest tam tworzone. To był bardzo głupi pomysł. Bardzo głupi. I po prostu tak nie wolno. Nie można uprawiać tej samej dyscypliny sportu, którą uprawiał imperia. Trzeba to zmienić. A żeby to zmienić, musimy mieć jakiś wyższy porządek, który ten porządek imperialny saneguje. I ja to dzisiaj napisałem, proszę Państwa, wprost. Taki porządek jest tylko jeden, to jest Kościół katolicki. Innego wyjścia nie ma. To jest organizacja poważna, która ma swoje wady, ale ma też mnóstwo zalet. I to jest organizacja, która daje wielkie pole do popisu odważnym ludziom. Jest tam wiele do zrobienia. No, być może będzie jeszcze więcej. Znaczy ja tak dosyć optymistycznie do tego podchodzę, chociaż jak rozmawiam z ludźmi, którzy są bliżej Kościoła niż ja, to mają różne wątpliwości. Ale ja uważam, że nic innego nie ma. Prawda? Nie możemy się przyłączyć do żadnego imperium, bo to najbliższe, które bardzo chętnie by nas przyłączyło, jest tam z istoty wrogie. A poza tym imperia mają to do siebie, że każda mniejszość, która jest w ramach imperium, która funkcjonuje w ramach imperium, jest po prostu dekoracją. I to od razu. Wszystko, co jest autentyczne w jakiejś grupie etnicznej, czy biznesowej, czy kulturowej, czy w jakiejkolwiek organizacji, zostaje natychmiast zlikwidowane, zostaje tylko fasada i już, prawda? To jest tak jak z tymi Szkotami, których ja się czepiłem ostatnio przy okazji Waltera Scotta, że Anglicy po prostu w stuleciu XVIII załatwili Szkotów definitywnie, a następnie wymyślili ich od nowa, ubrali ich w te dziwne ciuchy, pozwolili na granie na dudach, wcielili do armii, no i teraz mają fajną wizytówkę. I tak jest z każdym imperium. Imperium rosyjskie robi to samo. No więc myślę, że to jest poważne zadanie dla poważnych naukowców, poważnych polityków, poważnych autorów, żeby wymyślić taki sposób opowiadania historii, który by nam nie dość, że zagwarantował niezależność, to jeszcze sukces. Tak? On nie może być wsobny, to znaczy my nie możemy liczyć tylko na siebie, prawda? Bo to jest ślepa uliczka. Musimy mieć jakiś porządek, który będzie kwestionował porządki imperialne, bo one wszystkie mają u początku jedno i to samo. Zanegowanie Kościoła, zanegowanie świętości i przerzucenie tej świętości na siebie. Imperia każą się do siebie modlić, a my tego nie możemy robić po prostu. To jest bardzo głęboki problem. On jest dość widoczny, ale jakby trochę zapomniany. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania w trakcie tego mojego gadania, to ja bardzo chętnie... Ja mam pytanie. Tak. Pytanie jest takie. Jeżeli ktoś w Polsce coś wie o husytach, to niestety, ale dowiedział się tego z trylogii Sapkowskiego. Nie wiem, czy Pan to czyta. Nie, ponieważ ja omijam Sapkowskiego szerokim łukiem. To jest całkiem słuszne, ale on tam dużo o tym pisze. On ma zupełnie dennego bohatera i tak trylogia jest fatalnie skonstruowana, ale nie pomijam sprawy literackie. Tylko, że to jest taki facet, który przystał do tych sierotek, tak jak do bolszewików i tam razem z nimi grabi i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się oczywiście kończy bitwą pod Lipanami. I teraz jest pytanie, właśnie co Pan sądzi o tego typu historycznych romansach? Czy one coś dają czytelnikom? Nie, one niczego nie dają, dlatego że ponieważ ja sobie uzurpuję prawo do tego, żeby tutaj ferować sądy, uprawiać jakieś sądy w związku z warsztatem. Ponieważ robię to już bardzo długo. Piszę bardzo długo. I ciągle ktoś się pyta, dlaczego ja nie napiszę powieści. Proszę Państwa, pisanie powieści jest bardzo trudne. To jest taki sport, który był uprawiany w XIX wieku w związku ze wspomnianymi tu już imperiami. To się bardzo mocno łączy.
te wszystkie środowiskowe powieści, które powstały w XIX wieku, opiewające warstwy społeczeństw, czy też czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, czy gdzieś, to jest wszystko na chwałę imperium. Więc powieść jako gatunek jest skażona. I my możemy, ja mogę napisać powieść, czy ktokolwiek może napisać powieść, ale ona, to się nie uda po prostu. To się nie uda. To będzie, bohater będzie denny, narracja będzie ukradziona i nieprawdziwa, będzie powielone to co piszą części o husytach, trochę jakichś tam naszych trendów, Zawisza Czarny będzie sympatycznym grubaskiem. Bo mi kolega opowiadał, ja to jeszcze. On mieszka, mój kolega mieszka na Przełęczy Jugowskiej, a to jest ważne miejsce w tej powieści, więc tak się jakoś zgadało. No więc, żeby napisać dobrą powieść, trzeba mieć bardzo dobrych, prawdziwych bohaterów i trzeba mieć całkiem nowy sposób opowiedzenia tej historii. Ja ten sposób wymyślę, ale muszę napisać jeszcze 4 tomy baśni, żeby to do mnie dotarło i żeby to wyszło. Ja nie mogę napisać powieści takie jak Zienkiewicz, bo to są wszystko chybione historie. To się nie nadaje po prostu. No nie, wina się nadaje. No właśnie, ostatnio mnie przekonywano, że się całkowicie nie nadaje. Ale dobra, to już zostawmy, nie dyskutujmy o tym. Natomiast pisanie romansów awanturniczych, romansów historycznych nie ma najmniejszego sensu. Nie ma najmniejszego sensu, dlatego że to jest wszystko przebrzmiała sprawa. To jest. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, natomiast myślę, że to jest tak jak troszkę jak z Henrykiem Sienkiewiczem, który miał bardzo dobry target, bardzo dobrego odbiorcę. I on wiedział, do kogo to adresuje, do młodych ludzi wychowanych w dworach. Natomiast ja mam zupełnie inny target. Ja mam dojrzałych czytelników, którzy liczą pieniądze i mają za sobą jakieś doświadczenia, bardzo poważne nierzadko. I ja muszę do nich adresować swoją powieść, jeżeli ona powstanie. Więc ona musi być równie poważna i musi być rozpoznawalna przez tych czytelników. Więc ja nie mogę napisać powieści awanturniczej w stylu Sapkowskiego czy kogokolwiek, bo to będzie po prostu nieprawda. Tego nikt nie weźmie do ręki. Nikt. Więc ja myślę o tej powieści. To nie jest tak, że ja nie myślę i ona pewnie kiedyś powstanie, natomiast to jeszcze dużo pracy. Znaczy, czas szybko mija, także myślę, że to będzie. Natomiast powieści, romanse historyczne nie. Nie, zdecydowanie nie. Natomiast książki o husytach dobre istnieją w Polsce. Je można kupić za bardzo duże pieniądze na Allegro. One były wydawane w latach 50. na takiej fali entuzjazmu oczywiście, kiedy to husyci byli porównywani do bolszewików i tak dalej, i tak dalej. Tam jest nieprawdopodobna ilość ważnych informacji. Tam jest wszystko napisane. Ja mam taką książkę Sztuka wojenna husytów. Czasem ją można kupić na Allegro. Polecam Państwu, bo tam są niesamowite zupełnie rzeczy. Wstrząsająca jest ta książka, wszystko jest na oczach. A teraz jest jakaś niedawno wydana książka, nie pamiętam, którą napisał chyba ktoś ze Śląska, albo z Uniwersytetu Śląskiego, albo z Polskiego i ona się nazywa Na skraju lewicy husyckiej. No i mamy ten kolejny tytuł, prawda, który jakby... Ale to była marksistowska lewica, czy nie? Nie, to była lewica... Znaczy chodziło o to, że ta herezja husycka zostawiała już niewiele marginesu na jakieś wariacje. I jeden facet wpadł w końcu na pomysł, że najlepiej by było, gdyby tych wszystkich rabunków dokonywać bez ubrań. To wtedy będzie świetnie. Ale to są pochowieńce. Nie, nie, nie. To są adamici. I oni bardzo marnie skończyli, ponieważ nie dość, że szef tej grupy nazywał się Martin Houska, prawda, czyli Marcin Gąska, a Jan Hus to Jan Gęś, prawda, więc to już w ogóle jakaś straszliwa wróżba, no to jeszcze, no oni sobie dość dzielnie poczynali, tam poważne rzeczy chodzi, bo oni nie żartowali z tym rabunkiem bez ubrania, tam hełm na głowę, miecz do ręki i bez, za przeproszeniem, gaci w miasto, prawda. No i Żiśka musiał z tym zrobić porządek, a Żiśka był człowiekiem poważnym i jak gdzieś robił porządek, to był to poważny porządek. No i on tego Huskę złapał, razem z jego kolegą wsadził do beczki i spalił. To bardzo krótko trwały te występy adamitów, Żiśka się z tymi ludźmi rozprawił brutalnie i bardzo szybko, no i już, prawda. I to tak zwykle bywa z herezją, że ona się multiplikuje, ale tam tolerancji dla tych mutacji nie ma żadnej po prostu, absolutnie żadnej. Tam już tylko rzeźnia wchodzi w grę i koniec.
Czesi nigdy w życiu, nie wiem, co by się musiało stać, żeby Czesi wysłuchali ze spokojem tego, o czym my tu teraz mówimy po prostu. Bo oni mają swoją prawdę, ona jest zbudowana w opozycji do Niemców przede wszystkim, ale też w opozycji do nas. Dlaczego w opozycji do nas? Ja tego do końca nie rozpoznaję. Bo w zasadzie nie ma chyba dobrych powodów, poza tym, że to heretycy, prawda? No ale jeżeli zakładamy, że mamy jakąś misję, no to można z nim przynajmniej porozmawiać, prawda? Ale chyba jednak nie można właśnie. Chyba jednak nie można. Dzisiaj taką rozmowę odbyłem, ponieważ cień szansy się pojawił na jakieś spotkanie w Brnie. Ale to był cień szansy. Bo tam w tym Brnie jest Polonia. Okazało się, że jednakże ten cień jest no tylko cieniem, dodatkowo to zbudzenie całkowite już zniknął, bo słońce zaczęło świecić, nie ma cienia. No bo tak naprawdę w Czechach, jeżeli chodzi o polską literaturę, to rządzi Mariusz Szczygieł, koniec. Tam on ma rozmaite organizacje, które go popierają, rozmaite lobby. I już. Nie ma możliwości, żeby jakikolwiek autor poza Mariuszem Szczygieł miał spotkanie autorskie w Brnie. A Polonia, która tam istnieje, no to jest po to, żeby przychodzić na te spotkania i płacić za bilety, bo tam jest opłata za bilet na taki wieczorek. 250 koron ponoć. To jest 40 zł za wejście i posłuchanie, co Mariusz Szczygieł ma do powiedzenia. Ponoć nawet jest tak, że Brno to jest drugie co do wielkości miasto w Czechach. Tam jest wielki teatr i w tym teatrze aktorzy czytają fragmenty prozy Mariusza Szczygła i za to też się płaci. No. Także nie ma możliwości, a bardzo szkoda, dlatego że Morawy są piękne, tam się chętnie wybrał i pogadał z tymi Czechami. Ponieważ uważam, że konfrontacja to jest dobry sposób komunikowania się. Dlatego wszczynam te wszystkie awantury na blogu i kłócę się ze wszystkimi, bo tak naprawdę tylko wtedy można do czegoś dojść. Jakiekolwiek ugłaskiwanie i próby porozumienia się na jakichś fałszywych płaszczyznach nie doprowadzą do niczego, po prostu do niczego. Słucham? Przez te awantury doszedłem do grona czytelników, które liczy, nie powiem ile, bo nie chcę nikogo straszyć, bardzo wiele osób, wie pani, bardzo wiele. Nie będę teraz tutaj roztrząsał kwestii biznesowych, bo to... Chodzi o czytelników książek. Czytelników książek i czytelników bloga, bo to nie jest tożsame. Czytelników bloga jest trochę, natomiast czytelników bloga, czytelników książek jest 5 razy tyle. No, tak to wygląda. Więc idziemy dalej, prawda? Idziemy dalej, posuwamy się dalej. Dokąd dojdziemy, nie wiem. No pewnie kiedyś to się skończy w jakiś tam sposób mniej lub bardziej dramatyczny. No ale uważam, że warto w tym kierunku podążać. I za każdym razem, kiedy się gdzieś z kimś spotykam, albo kiedy stoję na targach, to przekonuję się, że warto, bo przychodzi ktoś i mówi, że tak właśnie trzeba i że on tego oczekuje, co jest w tych książkach. Ponieważ no, nie można opisywać, proszę Państwa, historii bez tego momentu, kiedy następuje wymiana pieniędzy na towary po prostu. To się nie da zrobić. Nie można przekonywać ludzi, że Anglicy pływali do Rosji po łój. No. Tak. Jakie my mamy wyobrażenie o tych pieniądzach? Bo mówi Pan na przykład, że pojechali, mieli ze sobą 5 tysięcy funtów. To możemy się uśmiechnąć, a to jest 5 tysięcy funtów. Jeżeli chodzi o funty... Czy my mamy jakieś możliwości przeliczenia tego? Mamy, ale ja teraz tego nie przeliczę. To jest dużo forsy. Albrecht Hohenzollern, jak chciał robić wojnę z Polską, ostatnią wojnę polsko-krzyżacką, to sobie pożyczył 10 tysięcy guldenów. To była poważna suma. 10 tysięcy wojska za to mógł zwerbować. Dobrych, solidnych podpiechurów ściąganych z miast na północ Niemiec. Doświadczonych, solidnych wojowników. No za te 5 tysięcy funtów, no to one, no myślę, że tam, no na pewno więcej. Na pewno więcej. Ja się szykuję do takiego, ponieważ mnie to szalenie interesuje. Ja po prostu, ja tego nie lubię, ale to pewnie komuś zlecę, żeby porobić takie tabelki, żeby było co ile kosztowało i jaki był przelicznik po prostu, żebyśmy mieli jasność. Albo wręcz jakimiś takimi, no, wytłuszczonym drukiem to trzeba będzie napisać. Ja przymierzam się do takiej książki Kredyt i wojna.
która mam nadzieję wiele, wiele rzeczy wyjaśni, bo mi już samemu wyjaśniło to, co już przeczytałem i co zamierzam w tej książce zawrzeć. I tam chciałbym, żeby było o tych pieniądzach, żeby było co ile kosztowało. Żeby było właśnie, żeby były funty, żeby były guldeny, żeby były floreny, dukaty i inne aktywa, które były czynne na kontynencie. To są wszystko takie sprawy, które moim zdaniem zmierzają w jednym kierunku. Ja nie wiem, czy ja potrafię coś takiego zrobić, ale być może ktoś poważniejszy ode mnie się za to weźmie, bo chodzi o to, żeby unieważnić Marksa, naprawdę. Żeby tą narrację marksistowską, którą mamy wrośniętą w mózgi, w ogóle żeby ją anulować, bo ona jest całkowicie fałszywa. Marks to po prostu herezja, jedna z wielu i nic więcej. W ogóle nie ma się co nim przejmować. Opis dziejów, który dał Marks, jest po prostu niekompatybilny z rzeczywistością. No, to jest tak jak mówienie, że globalizacja to jest coś nowego, prawda, co się pojawiło teraz. No, globalizacja była zawsze, no, z przerwą na Lenina w Rosji, no, i na demoludy. Jeżeli mamy monetę złotego florena, która jest w obiegu w całej Europie, prawda, i nikt tej monety nie potrafi ściągnąć z obiegu i przebić na jakieś inne aktywa, które wykorzysta następnie dla siebie, no to jest globalizacja po prostu, bo wszędzie się płaci tym samym. I w dodatku jest to pieniądz bity w różnych miejscach, sygnatura jest florencka, a wytwarzane jest z węgierskiego złota, prawda? I dopiero załamanie się Węgier powoduje, że pojawiają się inne środki płatnicze, że Wenecja dochodzi do głosu, że inne miasta. Natomiast Florent to jest ten moment, kiedy mamy globalizację w pełnej krasie i jeżeli tych pieniędzy nie można ściągnąć z rynku, to znaczy, że one kursują pomiędzy jakimiś ośrodkami, które utrzymują je w mocy. To są warsztaty tkackie. Jak to się ma czasowo do tego traktatu świętego Tomasza z Akwinu, gdzie on uzasadnia możliwość pobierania odsetek? No to jest już 200 lat po. Tak, bo Florent... 1200... Tak. Ja nie chcę teraz powiedzieć jakiegoś głupstwa, bo dość powierzchownie te sprawy poznałem, ale święty Tomasz to jest odpowiedź na herezję. Tak, to jest odpowiedź na herezję. Żeby wyrwać świat toczesny z wpływu herezji, po prostu. No i od tego się wszystko zaczyna, no bo kiedy... Ja ciągle piszę o tej herezji katarskiej. To jest szalenie ważny moment, bo tam jest kapitalizm, prawda? Tam chodzi o to, że są poważne warsztaty tkackie, poważny kapitalizm, który zajmuje się produkcją, dystrybucją tkanin na wszystkie strony. Mamy Okcytanię, która jest idealnym miejscem do tego, żeby osiągnąć sukces, bo mamy dwie rzeki, które duże, które płyną w przeciwnych kierunkach i są, no, załatwiają transport. Tak? Kilka mniejszych rzek, które płyną do Morza Śródziemnego. Mamy drogi po Rzymianach, bardzo dobre. Mamy kilka wielkich miast portowych. Mamy Toulouse, która jest centrum przemysłu ówczesnego. No i mamy herezję, która to wszystko wyjmuje spod wpływu Rzymu i załatwia tanią siłę roboczą. Po prostu. To jest najistotniejsza, nie ten cały manicheizm i te wszystkie opowieści. No i nie mamy rzeczy najważniejszej, która by te herezje utrzymała przy życiu, mimo że przecież ta walka toczyła się przez 80 lat. Nie ma tak naprawdę dobrej armii. Dlatego, że ci baronowie, którzy mają bronić mówią, oni się do tego nie nadają, bo są za słabi, są podzieleni, za słabi, pewnie też niewiele rozumieją. Herezja czeska to zupełnie co innego, bo o ile tkacza trudno jest przyłączyć do wojaczki, o tyle kowala, hutnika, górnika, pachołka miejskiego z Pragi, Pilzna, Brna, czy jakiegokolwiek miasteczka w Czechach, bardzo łatwo. Dlatego herezja czeska zrobiła większą karierę niż herezja okcytańska. No właśnie, od załamania się tego przemysłu na południu Francji, bo nie mówmy się tego słowa, przemysłu, prawda? Bo jeżeli mamy taką informację, którą ja z upodobaniem powtarzam już chyba szósty raz, że jak wylała Garonna i zalała w Toulouse warsztaty tkackie na przedmieściu, to miasto wypuściło udziały, prawda? Żeby odbudować to i żeby dalej produkować te tekstylia. No,
od załamania się tego przemysłu na południu zaczyna się kariera Florencji. Po prostu. Zaczyna się kariera Florencji, która się bogaci na handlu z północą i bogaci się po prostu na handlu z Flandrią, która przerabia angielską wełnę. Dlaczego Flandria przerabia angielską wełnę? No prawdopodobnie mówię, bo też nie wiem tego na pewno, że pieniądze Londynu zyskały przewagę nad pieniędzmi króla. Ponieważ król inwestował na południu Francji i ściągał towar poprzez Garonne i poprzez Bordeaux, Toulouse. No a kapitał londyński przemógł to w jakichś nieznanych póki co okolicznościach i zaczęła prosperować Flandria. Flandria zaczęła nawiązywać kontakty handlowe z Włochami. Medyceusze pokryli Flandrię własnymi warsztatami tkackimi i innymi zakładami, na których robili pieniądze. No i zaczęło się to, co zwykle nazywamy renesansem. Tak? I co nam się kojarzy tylko i wyłącznie z jakimiś tam budowlami. A te budowle powstały dlatego, że nie było co robić z pieniędzmi, trzeba było inwestować po prostu w ruch budowlany. I udzielać kredytu władcom odległych krain, po to, żeby sobie mogli przebudować rezydencje z krużgankami na kredyt wzięty u kogoś tam. Tak to z grubsza wygląda. Ja się teraz nie chcę zagłębiać w szczegóły, ponieważ to będzie treścią tych moich kolejnych książek i mam nadzieję, że to bardzo ładnie i tak w sposób udany i ekscytujący wyjdzie. I mam też nadzieję, że Grzegorz Braun zajdzie na tyle czasu, będzie mógł wygospodarować tyle czasu, żeby to wszystko przeczytać i że zrobimy z tego również płyty, bo ta pierwsza, która jest taka bardzo romantyczna jeszcze i bardzo całkowicie nie, ta pierwsza książka, ta pierwsza właśnie nie zapowiada tego, co stało się później, czyli tych dwóch następnych tomów, no, że to wyjdzie równie dobrze. Czy Państwo mają jakieś pytania? Bo ja będę gadał dalej, tylko chciałbym, żebyśmy jakąś taką przerwę może na krótki odpęd zrobili. Gabriel Banton Krzysztofę. Książkę. Tak. To się nazywa Rzeczpospolita i Kompania Wschodnia. Aha, no to pięknie. To ci, ja ci to podrzucę. Dobra, bo skoro ta książka jest to bardzo ciekawe, co tam jest napisane. No właśnie, jeszcze nie czytałem. No, bo to szalenie ważne. To jest Elbląg. No tak, no bo tam była kolonia angielska, która liczyła 15 tysięcy ludzi. Jest cała masa bardzo poważnych kwestii, których my też nie rozpoznajemy. Jest olbrzymia kolonia szkocka, która żyje w Polsce. To są wszystko handlowcy. To są wszystko ludzie reprezentujący jakieś interesy, których się opisuje w taki dziwny... Znaczy to jest wszystko ma te wszystkie treści, które podają nam historycy, one są mocno zinfantylizowane. Jak widzimy już tych Szkotów, którzy się gdzieś tam w tej Małopolsce zagnieździli, no to są jacyś tacy ludkowie, którzy na własnych plecach z tych składów krakowskich przenoszą te tekstylia do Chęcin i tam w tych swoich, czy tam do Jędrzejowa i w tych swoich składach sprzedają. Znaczy, to można tak opowiedzieć, natomiast no, ci ludzie mieli cały szereg poważnych misji do spełnienia. No, wtedy to królem Anglii jest król Szkocji Jakub. To jest unia dwóch krajów. Ci Szkoci nie są tymi Szkotami, których my dzisiaj rozpoznajemy. To są zupełnie inni ludzie, którzy mają co innego w głowach i inne jakieś chęci, inne plany, inną dynamikę. Co oni tu robią, prawda, w XVII wieku w Polsce? No handlują, prawda? I oni są przez XIX-wieczną historię, przez opisanie XIX-wiecznej historii,